Siostry, do
którzy kochacie morze, polskie morze. Pozdrawiam Was na dorocznej pielgrzymce w uroczystość świętego Piotra i Pawła. Na morzu widziało się wiele rzeczy, ale przede wszystkim nastąpiło wyznanie wiary przed świętego Piotra. Panie, ratuj, poginiemy. Te słowa Panie, ratuj, kierować powinien każdy, który wierzy w Boga i który nie wierzy, bo potrzeba Bożej pomocy. Pan mówi, wypłyń na głębie, drugi na. Te słowa święty Jan Paweł II zacytował jako wiodące na trzecie tysiąclecie. Drugi man i na, wypłyń na głębie. Dzisiaj my jesteśmy, co prawda, w zatoce, nie na pełnej jeszcze głębi Boża, ale to jest głębia. Głębia naszej wiary, głębia naszego życia, głębia naszego pielgrzymowania. I pozdrawiam wszystkich pielgrzymów w roku 2014 przybyłych do Płocka. Za chwilę tą głębią naszą będzie święty ołtarz, gdzie będziemy się modlić. A teraz dziękuję wszystkim uczestnikom pielgrzymki, kapłanom, którzy wraz z nimi są, że razem ze swoimi feretronami, świętymi obrazami, przestrojonymi krzyżami przybyli tutaj. Pozdrawiam wszystkie władze samorządowe, panią poseł, pana starostę, burmistrzu, burmistrzów, radnych, gości naszych z Niemiec przybyłych. Spotkamy się jeszcze wszyscy przy świętym ołtarzu. A teraz pomódlmy się na wszystkich ludzi, którzy kochają morze, kochają rybaków, pracujących na morzu, żyjących, tych, którzy trzymaj się, trzymaj. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
ludzi gotowych pójść za nim, by boli serca słów Bożych prawdą. O Panie, tutaj na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój. Potrzebujesz mych dłoni, mego serca, młodego zapałem, mych kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój. Dziś wypłyniemy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich, te prawdy siecią i słowem życia. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój. Aniu! Pan, kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe z Tobą
i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś kłód. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem, mych kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój. Dziś wypłyniemy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich, Twej prawdy siecią i słowem życia. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój.
To jest bardzo ewangeliczne, tak jak Pan Jezus też pływał po Morzu Tyberiackim z apostołami, z rybakami. Bardzo potrzebujemy, żeby kapłani wchodzili pomiędzy nas, żeby modlili się za nas. Potrzebujemy wszyscy nawrócenia. Cała Polska potrzebuje nawrócenia, bo okazuje się, że rządzą nami chuligani i potrzebujemy nawrócenia. Obiecujemy modlitwę za kapłanów i bardzo prosimy, żeby kapłani modlili się za nas. Żebyśmy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela do swojego życia, do swoich rodzin. Zastanawialiśmy się z mężem, jakie hasło wymyślimy w tym roku, bo co roku staramy się zmieniać to hasło na naszym kurze. I w tym roku napisaliśmy, aby wszyscy stanowili jedno. Oby w Chrystusie nam się to udało, aby Polska była jedną wielką rodziną. Każdego roku na początku Eucharystii wasz przedstawiciel wobec księdza arcybiskupa i wszystkich zgromadzonych wyraża to, czym żyją wasze serca, powierzając Panu Bogu waszą troskę i pracę. Na przestrzeni lat widać, że problemy i zagrożenia zmieniają się niczym pogoda na morzu. Niezmienny jest jedynie ten. W morzu usłyszał błagalny głos rybaka Piotra i podał mu wybawiającą dłoń. Witam metropolitę gdańskiego, księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, pasterza i ojca naszej archidiecezji, wiernego pielgrzyma od pustu w dniu 6. rocznicy otrzymania paliuszu, znaku metropolity. Dziękuję za obecność i za wsparcie okazywane rybakom i ludziom morza. Proszę o sprawowanie sumy odpustowej w intencji całej parafii, w intencji rybaków i ludzi morza, a także wszystkich tutaj obecnych. Cieszy liczna obecność kapłanów z całej naszej archidiecezji i spoza jej granic, a nawet spoza naszej ojczyzny. Celebrowanie odpustu w sobotę sprawia, że to spotkanie jest możliwe w liczniejszym gronie. Witam przedstawicieli parlamentu, a także władze samorządowe szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, miejskiego oraz reprezentantów wielu instytucji i organizacji. Witam w końcu wszystkich naszych gości. Wiem, że niektórzy specjalnie przybyli nawet z daleka, by uczestniczyć w tej uroczystości. Pozwólcie, że wspomnę tu liczną delegację z partnerskiego miasta Sztejn, z władzami miasta, chórem miejskim, aktywnie uczestniczącym także w tej uroczystości. W tym roku przypada 10. rocznica podpisania partnerstwa pomiędzy Puckiem a Sztejn. Wiem, że są także goście z Trewiru, że są goście z Litwy. Wszystkich oczywiście serdecznie witamy. Witam wreszcie moich puckich parafian i tych wszystkich, którzy sercem związani są z naszą parafią. Niech święci apostołowie Piotr i Paweł wszystkim tu zgromadzonym wyproszą żywą, nieskażoną wiarę oraz Boże błogosławieństwo na co dzień. Przypominam, że dziś można zyskać odpust zupełny, czyli darowanie kar za grzechy. Pragnący skorzystać z sakramentu pokuty, niech podejdą do kościoła, gdzie dyżurują spowiednicy. Dziękuję kapłanom posługującym w konfesjonałach. Wszystkich zapraszam do czynnego włączenia się w najświętszą ofiarę, która jest centralnym punktem naszego zgromadzenia i naszym spotkaniem z żywym Chrystusem. Po tych słowach powitania ja również witam bardzo serdecznie wszystkich tu obecnych. Od Bałtyku po Górszczyty, a więc po Zakopane, bo spotkałem tam pielgrzymów Zakopanego, rybaków chyba z Dunajca, więc ich serdecznie też witam i z różnych miast Polski. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Przed chwilą daliśmy świadectwo naszej wiary. Dzięki wierze rybaków, Kaszubów, mieszkańców tej ziemi i tych, którzy kochają to morze od pokoleń.
składamy na świętym ołtarzu. Ich trud, pracę, a także te wszystkie turbulencje związane z restrukturyzacją, z szukaniem tych różnych form połowów. I włączamy do naszych modlitw również tych, których czeluść morska pochłonęła. Aby Pan przyjąć raczył nasze modlitwy kapłanów tu koncelebrujących, wyznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni. Wychwyt lewy, zamk w zasłodze, a weddol pod straży, szczerzych pod zelem, pod szczerzych żolnej żyj koździ. Chcol pod swiamce paschę, wada cijowe ladowi. Wachtowano psiotra w zasłodze, a kwestel mydli sadzanewe, bez ustanku i do Boga. W nocy wektarni Herod, miolejowy wadac, Piotr z czerwonymi dabeltowymi ciedami, z polmi ze dwoma żelnejziami, a straży przed bramą wachtowali z osady. W tym zjawił się anel pański, a wid rozjasnił zasadową izbę. Szturnieniem w błyk wybrzył Piotra, a rzekł: stani chytkły. W tym momencie wypadły kajdany. Przepaść jest o, a w lozie sandale, rzekł mój anel. A czy to zrobisz, rzekł Donowy. Weble cię mamtel, a pojdź ze mną. Wasiet, a siedź za nim. Ale nie wiedzą, czy to, co robi anel, je na poprowdze. Wadowalo sobie mój, że to widzeni. Minane psiersio, a drogo straż. A dośle do zelonej bramy, ktarno prowadzala do miasta. Tałetem klasosama przed nimi. Weśle, a prześle jedno drogo, a zarys anel wystąpił od niego. Jak Piotr przeszedł do se, rzekł: teraz wiem na poprowdze, że pewien posłał swojego anola, a warwol mi z rank Heroda, a z tego wsiadciły, czyli by chcieli ziadry. Wy to słowo puści. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie... Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan. Sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały.
wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiemu. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże. Amen.